Witam serdecznie na kanale Lekcje Historii na YouTubie. Już dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym pomówimy sobie o epoce oświecenia w Europie. Jesteście gotowi? No to zaczynamy! Zanim poznamy historię takich postaci jak Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau czy James Watt, pomówimy sobie troszeczkę o tym, czym było samo oświecenie, jaka była ideologia tej epoki, w jaki sposób myśleli ludzie oraz w jaki sposób działali. Tak więc ramy czasowe, którymi możemy spiąć sobie wydarzenia epoki oświecenia, powinniśmy ustalić na końcówkę wieku XVII oraz na cały wiek XVIII. Mianowicie to w wieku XVIII wśród myślicieli, zwłaszcza francuskich, wykształcił się pogląd, że człowiek powinien kierować się w procesie poznawania świata przede wszystkim swoim rozumem, a także mieć prawo do niezależnego myślenia oraz wyrażania swoich opinii. Postaram się teraz pokrótce wytłumaczyć Wam, o co mogło chodzić myślicielom epoki oświecenia, czasami nazywanej też wiekiem rozumu. No mianowicie, przypomnijcie sobie, jak wyglądało życie ludzi, załóżmy w epoce średniowiecza. No wszystko, co wtedy robiono, robiono ku chwale Boga i na Jego cześć. Natomiast myślicielom XVIII-wiecznym zależało na tym, by człowiek w procesie właśnie poznawania świata nie był uzależniony od tego, co mówi religia, a zwłaszcza Kościół. Przyjęte przez Kościół dogmaty często były zupełnie sprzeczne z tym, czego doświadczali bądź starali się potwierdzić poprzez doświadczenia naukowcy epoki oświecenia. Więc w pewnym momencie myśliciele oświeceniowi zaczęli porównywać zdobywanie wiedzy do światła. Coś na zasadzie latarni morskiej, która wskazuje zbłąkanym często statkom na morzu drogę do portu. Tak samo według oświeceniowych myślicieli wiedza miała wskazywać drogę, którą powinien podążać człowiek, no by się nie zgubić po prostu, by poszerzać swoje horyzonty i rozwijać się umysłowo. No i między innymi z tego też powodu uczeni oświeceniowi zaczęli występować przeciwko religii, zwłaszcza przeciwko Kościołowi. Wykształcił się nowy pogląd. Pogląd, który nazwany został ateizmem, a głosił on teorię, że Bóg nie istnieje. Ateiści uważali, że Kościół propaguje wiarę w zabobony. Wszelkie cuda czy postacie święte były w ich rozumieniu czymś, czego nie można udowodnić naukowo. A oni, jak pamiętamy, starali się wszystko to, co jest, co istnieje, potwierdzić za pomocą eksperymentu bądź doświadczenia naukowego. Ateiści krytykowali Kościół za wspieranie niesprawiedliwego porządku. Natomiast odkrycie praw natury doprowadziło wielu z nich do nowego poglądu nazwanego deizmem. Deizm mówił o tym, że Bóg wszakże istnieje, natomiast po stworzeniu świata przestał interesować się jego losami. Można to porównać do zegarmistrza, który nakręcając raz zegar przestaje ingerować dalej w jego losy. Uczeni epoki oświecenia dążyli także, co mam nadzieję pamiętacie z początku dzisiejszego odcinka, do swobodnego wyrażania swoich opinii. No i właśnie wśród nich znaleźli się też tacy, którzy chcieli swobodnie wyrażać opinie na przykładzie chociażby rządów absolutnych, no, które były bardzo popularne wtedy w Europie. Pamiętacie rządy absolutne we Francji, jak i w Anglii. Jeżeli nie, to możecie odświeżyć sobie pamięć oglądając poprzednie odcinki na moim kanale. Zarzucając bardzo dużą niesprawiedliwość takich rządów, najbardziej przeciwko nim występował francuski prawnik, pisarz, filozof Montesquieu. Chciał on zastąpić władzę absolutną, monarszą władzę absolutną, tak zwanym trójpodziałem władzy. Montesquieu pragnął zapobiec nadużyciom przez rozgraniczenie uprawnień poszczególnych władz państwa oraz przez ich wzajemną kontrolę. No na przykład parlament, czyli władza ustawodawcza, nadzorowałaby króla, czyli władzę wykonawczą. Popatrzmy teraz na szczegółową tabelkę, która wyjaśni nam, w jaki sposób miał działać trójpodział władzy według Montesquieu'a. Widzimy, pierwsza tabelka, czyli władza ustawodawcza, miała być w rękach parlamentu, który ustanawia prawo i kontroluje władzę wykonawczą. Władzą wykonawczą mógł być król, rząd lub prezydent, który będzie rządził według ustaw parlamentu. Natomiast trzecią władzą będzie władza sądownicza, czyli sądy i trybunały, które będą wydawać wyroki na podstawie obowiązującego prawa w danym państwie. No i co chyba w tym wszystkim najważniejsze? Każda z tych trzech władz miała być niezależna od pozostałych.
Kolejną osobą, która również zauważyła potrzebę zmian w dotychczas panujących systemach rządzenia państwem, był pochodzący z Genewy filozof Jean-Jacques Rousseau, który zwracał uwagę na to, że w państwie każdy obywatel powinien być równy, powinien mieć prawo do przede wszystkim procesów najbardziej humanitarnych, czyli takich, gdzie nie stosuje się tortur wobec niego. No i przede wszystkim mówił też o tym, że państwo działa na zasadzie umowy społecznej. No i według tej umowy władcy oraz politycy sprawują rządy w imieniu ludu oraz dla jego dobra. Natomiast gdy lud będzie niezadowolony z poczynań swojej władzy, ma prawo, bądź powinien mieć prawo do jej odwołania. Ponadto Jean-Jacques Rousseau uważał, że należy znieść dziedziczną monarchię, która została utworzona w interesie wąskiej grupy bogaczy. Takie poglądy Rousseau miały ogromny wpływ na późniejszych twórców, założycieli Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także na przywódców rewolucji francuskiej. Epoka oświecenia to niebywały rozwój nauki oraz techniki. I dzięki udoskonaleniu niektórych przyrządów obserwacyjnych naukowcy odkryli wiele nieznanych do tej pory gwiazd, a także istnienie planety Uran. Dzięki rozwojowi matematyki oraz astronomii potwierdzono w końcu teorię Mikołaja Kopernika. Mam nadzieję, że pamiętacie tę teorię, gdzie to właśnie Słońce jest centrum Układu Słonecznego, a Ziemia, kręcąc się wokół własnej osi, okrąża jeszcze Słońce. Dodatkowo bezprecedensowych odkryć dokonano także w dziedzinie nauki, jaką jest fizyka. Za sprawą angielskiego uczonego Isaaca Newtona, który według jednej z teorii, siedząc pod drzewem jabłoni, został uderzony spadającym jabłkiem w głowę, doznał oświecenia i w ten sposób opisał przyciąganie ziemskie oraz grawitację, a także zasady ruchu ciał niebieskich. W swoim życiu obliczył także prędkość dźwięku. W XVIII wieku zaczęto prowadzić badania także nad elektrycznością, a jako osobna dziedzina nauki wyodrębniła się chemia. I dzięki rozwojowi medycyny wynaleziono w końcu szczepionkę na śmiertelną wtedy chorobę, jaką była ospa. Z kolei szwedzki uczony Karol Linneusz zasłynął w dziedzinie biologii, opisując prawie 10 tysięcy gatunków roślin, a także około 6 tysięcy gatunków zwierząt. Taka mnogość rozwijających się różnych dziedzin nauki doprowadziła w końcu do sytuacji, gdzie we Francji Denis Diderot zaczął konstruować pierwszą encyklopedię, tak zwaną Wielką Encyklopedię Francuską. Zawierała ona 35 tomów, wydawana była przez blisko 30 lat i była to naprawdę rzecz rewolucyjna jak na tamte czasy. Niebywałymi wynalazkami zasłynęły również takie osoby jak na przykład Gabriel Fahrenheit, niemiecki uczony urodzony w Gdańsku, który wymyślił termometr, a także opracował skalę pomiaru temperatury. Dodatkowo także wspominany na wstępie James Watt, angielski uczony, który wynalazł pierwszą maszynę parową, która zrewolucjonizowała późniejszy transport, a także przemysł ciężki. No i oczywiście bracia Montgolfier, którzy jako pierwsi ludzie oderwali się od ziemi za pomocą balonu na wysokość prawie 900 metrów. W epoce oświecenia wybuchło także bardzo mocno zainteresowanie epoką starożytną, zwłaszcza za sprawą odkrycia, jakiego dokonano na terenie Pompejów, gdzie w pierwszym wieku naszej ery istniało antyczne rzymskie miasto, które zostało całkowicie zniszczone przez wybuch wulkanu Wezuwiusz. Na terenie Pompejów odnaleziono rzeczy codziennego użytku, ale także i sztukę, takie jako obrazy czy rzeźby, które pochodziły właśnie z epoki starożytnej. To ożywiło zainteresowanie tą epoką, a także spowodowało powstanie nowego stylu, zwanego klasycyzmem. Klasycyzm w odróżnieniu od baroku miał skupiać się na przede wszystkim zachowaniu ładu, a nie szokować swoim bogactwem zdobień. Wrócono także do antycznych cech architektonicznych, takich jak budowanie kolumn czy kopuł. Natomiast artyści również zaczęli wzorować się na starożytnych Grekach i Rzymianach. W swoich dziełach nawiązywali na przykład do mitologii, bądź odnosili się do cnót, które w tamtych czasach były uważane za najważniejsze, takie jak honor, męstwo, wiedza, sprawiedliwość. Zbliżając się już do końca naszego dzisiejszego tematu, zastanawiałem się, jak można podsumować
cały okres oświecenia. I wydaje mi się, że tutaj najlepszym wyborem będzie zacytowanie filozofa tego okresu, Kartezjusza, uważanego za jednego z prekursorów w ogóle oświecenia. Powiedział on bardzo znane słowa, które mam nadzieję nie są wam obce: myślę, więc jestem. I w ten oto sposób doszliśmy do końca naszego tematu, ale pamiętajcie, XVIII wiek, okres oświecenia, wiek rozumu, to jest tak obszerny temat, tyle rzeczy się działo, tyle nowych wynalazków, nowych odkryć, nie tylko pod kątem rzeczy fizycznych, ale także ideowych, myślowych. Więc naprawdę na podstawie tej jednej krótkiej lekcji nie dowiecie się wszystkiego, więc jak zwykle zachęcam was do samodzielnych poszukiwań i pogłębiania swojej wiedzy na ten temat, jeżeli was to zainteresuje oczywiście, a mam nadzieję, że tak będzie. Tak więc trzymajcie się, do następnego razu i widzimy się niedługo. Trzymajcie się, cześć!